Cześć, z tej strony Marcin Staniec, Miejskie Centrum Kultury. Ja dzisiaj będę chciał Wam pokazać, jak zrobić taki nadruk na koszulce. Żeby wykonać taki nadruk, należy sobie przygotować projekt. Projekt może być narysowany lub wykonany w prostej aplikacji, takiej do zdjęć, którą każdy posiada w smartfonie. Ja taki projekt już miałem wcześniej przygotowany, wykorzystywałem go właśnie w tej pracy wykonanej w tekturze, a dzisiaj pokażę Wam, jak taki projekt przenieść na koszulkę w formie nadruku. To jest właśnie projekt przygotowany do tego zadania. Jest wydrukowany na specjalnym samoprzylepnym papierze. To jest dość istotne, żeby ten papier był samoprzylepny, ponieważ to pomoże nam w nanoszeniu farby na koszulkę. Jeżeli szablon będzie przyklejony do koszulki, farba nie będzie podciekać i nie będziemy mieć żadnych błędów, niechcianych błędów na naszym nadruku. Przy tym projekcie musimy wyciąć te białe elementy, które są wewnątrz czarnego obrysu. Czyli wszystko to białe wycinamy. Zostawiamy to, co jest czarne i to, co jest na zewnątrz. Ten kolor biały będzie później wypełniony farbą, a ten kolor czarny będzie kolorem koszulki, na którą będziemy ten projekt nanosić.